Thank you.
Szanowni Państwo, tym klasycznym repertuarem przywitał nas, przywitał Państwa zespół Cosmic Salt. Adrianna Wadonie, skrzypce. Sara Malinowska, skrzypce. Joanna Purkałowska na wiolonczeli zagrała za Państwa. Serdecznie dziękujemy i na początek naszego wieczoru dla Państwa dobra informacja. Te utalentowane panie jeszcze dzisiaj zobaczymy. A teraz, Szanowni Państwo, rozpoczynając oficjalną część naszej gali, serdecznie witam pana Roberta Węgrzyna, członka Zarządu Województwa Opolskiego. Pana Bogdana Jaroszewicza, członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Jego magnificent dyrektora Uniwersytetu Opolskiego, profesora doktora habilitowanego Jacka Lipoka. Jego magnificent dyrektora Politechniki Opolskiej, doktora habilitowanego inżyniera Marcina Lorenza. Witam profesora doktora habilitowanego inżyniera Jana Kicińskiego, honorowego przewodniczącego kapituły Nagrody Zielonego Panictwa. Witam serdecznie pana doktora habilitowanego inżyniera Grzegorza Żywicę, przewodniczącego kapituły Nagrody Zielonego Panictwa. Jest z nami pan doktor inżynier Dariusz Suszanowicz, dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego. Witam pana Tomasza Drzała, dyrektora Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE. Witamy pana Marka Pańkę, przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego. I oczywiście witamy pana Jacka Waleckiego, prezesa Fundacji na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki. Zielony Pomysł. Szanowni Państwo, witam oczywiście laureatów poprzednich i obecnej edycji, członków kapituły Nagrody Zielonego Feniksa oraz wszystkich gości. Dobry wieczór. Honorowy patronat nad dzisiejszą galą objęli przedstawicielstwo w Polsce Komisji Europejskiej. Pan Szymon Agłaza, marszałek województwa opolskiego. Jego magnificencja rektor Politechniki Opolskiej, doktor habilitowany inżynier Marcin Lorenz. Jego magnificencja rektor Uniwersytetu Opolskiego, profesor doktor habilitowany Jacek Lipok oraz Agencja Rozwoju Energetyki S.A. Poproszę o brawach. Obecność w mediach jest niezwykle ważna. Zadbaliśmy i o to patronat medialny nad imprezą. Sprawują TVP3 Opole, TVS, Radio Doksa, Radio Park, Radio Opole, gramwzielone.pl oraz cire.pl. A oto patroni naszej dzisiejszej gali. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Polski Związek Motorowy, Krajowa Izba Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Studio DL i DS Consulting. Bez nich tej dzisiejszej imprezy pewnie by nie było. Organizatorzy i fundatorzy gali to Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Gmina Zębowice, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, NOE Energy Group, Reinhard Pfalz Gold International, Klub Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego, Preda Jacek Walski, Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia, Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki, Zielony Feniks. Brawo! I wreszcie głos zabierze ktoś inny, nie tylko ja. O rozpoczęcie tej uroczystej gali poproszę pana Roberta Węgrzyna, członka Zarządu Województwa Opolskiego. Dobry wieczór Państwu. Bardzo mi jest miło, że jako gospodarz tego przedsięwzięcia, tego wydarzenia, tej pięknej gali dzisiaj mogę uroczyście ją otworzyć i rozpocząć. Chciałbym przekazać pozdrowienia od pana marszałka Szymona Ogładzy, całego zarządu,
całego samorządu naszego województwa pięknie Państwa przywitać, życzyć pięknej uroczystości, pięknej gali, pogratulować wszystkim nagrodzonym podmiotom i osobom, które zostały przez te 16 lat, bo to przecież już wpisana w historię naszego województwa, wpisane wydarzenie, jakim jest Zielony Feniks. Sprawcą tego przedsięwzięcia jest pan prezes Walski. Gorące brawa jeszcze raz dla niego. Nie przedłużając, życząc jeszcze raz wszystkim dobrego wieczoru i mając nadzieję, że w kolejnych latach te wymiany myśli bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach transformacji energetycznej będziemy kontynuować, będziemy je wspierać z poziomu samorządu wojewódzkiego, ale myślę, że nie tylko, z innego poziomu samorządowego również. Życząc dobrego wieczoru, wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Zapraszam do zabrania głosu pana Bogdana Jaroszewicza, członka zarządu województwa zachodniopomorskiego. Dobry wieczór Państwu. Panie Marszałku, Panie Prezesie, drodzy goście, drodzy laureaci. Dzisiejszy dzień jest szczególnym dniem, gdyż mija 16 lat, od kiedy Fundacja Zielony Feniks wprowadziła ciekawą formułę szerzenia ekoenergii. Ten złoty trójkąt, który zainicjowali ponad 16 lat temu, wprowadzając ideę współpracy biznesu, nauki i samorządu, przynosi wymierne efekty, czego dzisiejsze wydarzenie jest najlepszym przykładem. Ja w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego serdecznie dziękuję prezesowi Fundacji Zielony Feniks, jak i całemu zarządowi województwa opolskiego, w szczególności marszałkowi, za tą współpracę, ponieważ od 2020 roku w województwie zachodniopomorskim mamy regionalną edycję Zielonego Feniksa. Jest to możliwe oczywiście dzięki pełnemu zaangażowaniu mojego szefa, marszałka województwa zachodniopomorskiego, pana Ogierda Gablewicza oraz współpracy z prezesem Zielonego Feniksa tutaj stąd z Opola. Ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie bezpośrednio pracowników funkcjonujących w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, a szczególnie pani kierownik Marzeny Budnik-Rudzik. Serdecznie jej za to dziękuję tu w tym miejscu w imieniu marszałka województwa, ale również nie byłoby tej działalności i krzewienia tej idei w województwie zachodniopomorskim, gdyby nie jej dyrektor, pan Mariusz Sikora, który dzisiaj jest z nami również na tym spotkaniu. Dziękuję Państwu za to. Wiek XXI to wiek wyzwań, wiek, w którym borykamy się z wieloma aspektami przyrody, które nie są korzystne dla nas, i myślimy, w jaki sposób zabezpieczyć się energetycznie, a przede wszystkim uniknąć konfliktów zbrojnych. Liczę, że to dzisiejsze spotkanie ukoi nas przy muzyce i w wyjątkowym wieczorze. I serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom, a szczególnie panu marszałkowi województwa opolskiego, jak i prezesowi Fundacji Zielony Feniks oraz wszystkim zaangażowanym osobom w zorganizowanie tego pięknego wydarzenia. Życzę dobrego wieczoru. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. A ja zapraszam do zabrania głosu gospodarza tego miejsca, jego magnificencję rektora Uniwersytetu Opolskiego, profesora doktora habilitowanego Jacka Lipoka. Szanowni Państwo, szanowni goście, bardzo miło mi Państwa tutaj dzisiaj powitać. To nie uzurpacja praw. Jako gospodarz miejsca słyszeliśmy o gospodarzach wydarzenia, ale najważniejsza jest Państwa obecność. Ja cieszę się, że rzeka Odra, której czasami wezbrane są wody, tak doskonale łączy województwo
opolskie i województwo zachodniopomorskie. To dla nas, jako dla uczelni i tu w imieniu swoim i kolegium rektorskiego, chciałem Państwu powiedzieć, że to dla nas prawdziwy zaszczyt. To jest 16. edycja. To jest edycja niezwykle ważnego wydarzenia. To jest edycja czegoś, co wiąże się z nieustającymi wyzwaniami. I cieszę się, że to miejsce i taką, mam nadzieję, zostało wybrane nieprzypadkowo dzisiaj rano Politechnika Opolska. Mój szanowny kolega, pan profesor Holorny, tutaj na sali obecny, wieczór kończymy w Uniwersytecie Opolskim. Dla mnie to wyraźny sygnał, że i dla nauki jest miejsce w wyzwaniach XXI wieku. I pozwolicie Państwo, że tego optymistycznego w sumie wyznania będę się bardzo mocno trzymał. Dziękuję Państwu za przybycie, dziękuję Państwu za uwagę i życzę udanego i spokojnego wieczoru. Dziękuję panu rektorze. I o dwa dobre słowa na rozpoczęcie naszej uroczystej gali. Bardzo proszę pana profesora Jana Kicińskiego, honorowego przewodniczącego kapituły Nagrody Zielonego Feniksa. Światem rządzi konwersja energii. Naszą cywilizacją czysta energia. A jak Państwo widzieli przed chwilą, nie tej energii zabrakło, bo akurat dopadły mnie korzonki i inne rzeczy. Ale mimo to do Państwa przyjechałem. Drodzy laureaci Zielonego Feniksa, przyszły czasy dość trudne dla ekologów. I szczególnie trudne dla Was, ambasadorów tego pięknego przesłania, tej czystej energii dla naszej cywilizacji. Państwo słyszą, iluż to mamy krytyków Zielonego Ładu. Większa część globu nie podziela naszych przekonań. Republikańska Ameryka, wiecie Państwo, co zapowiada? Tym bardziej są trudne zadania przed nami i przed laureatami. Moi drodzy, otrzymacie te statuetki, otrzymacie dyplomy i powiedzcie to, że mimo wszystko, że Europa wydaje się, że pozostaje sama, w tym i Polska, to jednak warto walczyć. Musimy walczyć. Nie ma przyszłości dla paliw kopalnych. Ta przyszłość jest właśnie tym, o czym my mówimy i co Państwo będą w przyszłości promować. I to jest takie przesłanie, które chciałbym przekazać tutaj. Także serdecznie dziękuję za zaproszenie panu prezesowi Walskiemu, który jest naprawdę dobrym duchem tej... Nie kapituła. To wszystko jest właśnie... Zawsze musi być ktoś, ta siła sprawcza. Także serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Nie spodziewałem się, że będzie jeszcze dzisiaj poczęstunek, że będzie dzisiaj troszkę inaczej niż było w zeszłym roku. Za to też chciałem serdecznie podziękować. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy serdecznie. Zdrowia życzymy panu profesorowi oczywiście. Jest pomocna dłoń oczywiście pana Jacka. Szanowni Państwo, nadszedł ten czas na wręczenie statuetek i wyróżnień Zielonego Feniksa Anno Domini 2024. Fundacja na rzecz Ekoenergetyki Zielony Feniks w 2008 roku ustanowiła nagrodę w postaci statuetki przyznawanej przez kapitułę dla docenienia wkładu osób, firm i instytucji działających na rzecz szeroko rozumianej ekoenergetyki i ekomotoryzacji. Swoje głosy złożyli profesor dr. habilitowany inżynier Tomasz Boczak, Andrzej Gierzewski, dr inżynier Wojciech Myślewski, Artur Ślimak, Marek Tobiaczelli, profesor dr habilitowany inżynier Krzysztof Urbaniec, Jacek Walski, dr habilitowany inżynier Zbigniew Zapałowicz, dr habilitowany inżynier Grzegorz Żywica oraz profesor dr Fernando Colmenares Quintero. Nagroda Zielonego Feniksa przyznawana jest w następujących kategoriach. Nagroda za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki.
Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki. Nagroda za osiągnięcia naukowe, badawcze w zakresie ekoenergetyki. Nagroda za zasługi samorządu w transformacji energetycznej. Nagroda specjalna za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki. Nagroda Zielonego Feniksa wręczana jest podczas uroczystej gali w 5 pierwszych edycjach w ramach Forum Ekoenergetycznego w Polkowicach, a od 6 edycji w trakcie Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki, który odbywa się w Opolu. Nagrody i wyróżnienia wręczać będą pan Robert Węgrzyn, członek Zarządu Województwa Opolskiego, profesor Jan Kiciński, honorowy przewodniczący kapituły Zielonego Feniksa oraz pan profesor Grzegorz Żywica, przewodniczący kapituły Nagrody Zielonego Feniksa. Panów zapraszam na scenę. I już za chwileczkę przejdziemy do wręczania tych pierwszych wyróżnień, nagród, statuetek. Muszę to na żywo puścić inaczej. Szanowni Państwo, kapituła Zielonego Feniksa w ramach 16 edycji Anno Domini 2024 nagrodziła za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych kategoria firmy. Poznajmy pierwszego laureata. Statuetka za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych Aniro Spółka ZOO. Wyjątkowe osiągnięcia we wdrażaniu technologii ekoenergetycznych, w szczególności za wprowadzenie na rynek innowacyjnych, aktywnych kompensatorów mocy biernej ASVG. Technologia ta stanowi nowoczesne i efektywne rozwiązanie problemu zarządzania mocą bierną oraz poprawy jakości energii elektrycznej w przedsiębiorstwach, co jest kluczowe w kontekście rosnących wymagań dotyczących efektywności energetycznej. Nowoczesne algorytmy sterowania umożliwiają dynamiczną i precyzyjną kompensację mocy biernej. Wdrożeniem tej innowacyjnej technologii Aniro spółka ZOO przyczynia się do rozwoju zrównoważonej energetyki w Polsce, co stanowi znaczący wkład w ochronę środowiska i promocję odnawialnych źródeł energii. A po odbiór tej nagrody zapraszam na scenę pana Jacka Bajkiewicza, inżyniera w firmie Aniro. Dziękujemy serdecznie i gratulujemy oczywiście. Szanowni Państwo, czas już za chwileczkę na kolejną nagrodę. Zobaczmy, kto ją odbierze. Statuetka za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych. MEP Technical, spółka ZOO. MEP Group od kilkunastu lat dostarcza klientom najnowocześniejsze i najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dzięki szerokiemu zakresowi kompetencji MEP specjalizuje się w skutecznej i niezwykle efektywnej integracji sterowania i zarządzania przepływami energii pomiędzy dużymi, różnymi urządzeniami oraz siecią elektroenergetyczną. Do grona zadowolonych na terenie województwa opolskiego ze współpracy z MEP należą COT Polska, zakład produkcyjny w Opolu, Filplast, zakład produkcyjny w Głogówku, Modern Hatch, zakład produkcyjny w Mariuszowicach. A nagrodę dla firmy MEP odbierze pan dyrektor Wojciech Ciołek. Zapraszamy do nas. Thank you.
Szanowni Państwo, sprawdźmy, kto otrzyma statuetkę za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych w kategorii osoba. Statuetka za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych dla Ryszarda Zelenta, koordynatora Gryfickiego Klastra Energii. Ryszard Zelent jest pomysłodawcą budowy biogazowni w Strzykocinie. Przez wiele lat zdobywał doświadczenie jako przedstawiciel i nadzorujący budowy biogazowni w Polsce i w Niemczech. We wrześniu 2018 roku z inicjatywy Ryszarda Zelenta powstał Gryficki Klaster Energii, który został utworzony wspólnie z Romanem Sowińskim z firmy Hydrogryf spółka z o.o., która posiada wiatrak. Przyczynkiem pomysłu stworzenia klastra była chęć zagospodarowania powstałego jako odpad przy produkcji zielonej energii z biogazowni ciepła. Ryszard Zelent od 2018 roku jest koordynatorem Gryfickiego Klastra Energii. O imieniu pana Ryszarda Zelenta nagrodę odbierze i przekaże oczywiście nagrodzonemu panu Łukasz Szeląg. Zapraszamy pana Łukasza. Jest mi bardzo miło, bo dwa lata temu byłem nominowany w województwie zachodniopomorskim za działanie współpracy między innymi z klastrem energii na rzecz ochrony środowiska. Ale ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, by nie było tych wszelkich działań, gdyby nie z tyłu i to im się należą klaski pani Marzena, pan Mariusz, asystent pana marszałka i pan marszałek, którzy wspierają działania, odbierają ten telefon po raz 55. Są cierpliwi, współpraca jest, jak to powiedział jeden z polityków, trudna, ale przynosi efekty. Natomiast my w Gryfickim Klastrze Energii, dzięki współpracy z Krajową Izbą Klastrów Energii, szerzymy edukację rozproszonej energetyce o bezpieczeństwie, bo też organizowaliśmy konferencję w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Polski zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie, o tym, jak możemy uczestniczyć we wsparciu Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Dyskutowaliśmy o tym, jak miasta mogą uczestniczyć w oszczędzaniu energii, bo przypomnijmy sobie, że dwa lata temu prawie wszyscy musieliśmy ten prąd wyłączać. Także to praca zespołowa całej ekipy, szerzenie idei i zapraszam wszystkich na piękne Pomorze Zachodnie, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na Pomorzu Zachodnim 100% energii pochodzi z OZE i to jest piękne w tym wszystkim. Dziękuję bardzo. I gratuluję świetnego wydarzenia. Dziękujemy oczywiście i gratulujemy. Szanowni Państwo, czas na kolejną statuetkę. Zobaczmy, w czyje ręce powędruje. Statuetka za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych dla Stefana Raubera, Volta Polska, spółka z o.o. Firma Volta Polska i reprezentujący ją Stefan Rauber jest zaangażowana w zieloną, zrównoważoną transformację energetyczną. Inicjuje, rozwija, buduje i eksploatuje instalacje OZE, by dostarczać 100% zielonej energii swoim klientom. Działa na terenie całej Polski, ale jej głównym zaangażowaniem od 3 lat jest projekt Łobrzenica. To w tej wielkopolskiej gminie jest rozwijany projekt fotowoltaiczny o docelowej mocy 95 MW i wiatrowy 45 MW. W realizacji tego projektu bardzo mocno widać cechy charakterystyczne dla Volta Polska. Lojalność, transparentność, dbałość o ludzi i środowisko. Nagrodę odbierze osobiście pan Stefan Rauber, prezes zarządu Volta Polska. Zapraszam serdecznie na scenę. To
Gratulacje. Dzięki. Czas na wyróżnienia za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych w kategorii firma. Zobaczmy. Wyróżnienie za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych AxoWind Europe spółka z o.o. AxoWind Europe spółka z o.o. z Gdańska to firma, która wprowadziła na rynek europejski innowacyjny produkt firmy AxoWind, oferta uzupełniająca mikroinstalacje PV, turbina wiatrowa o osi pionowej, zmienna prędkość, wyposażony w sześciofazowy generator synchroniczny z magnesami trwałymi, łopaty i rozpórki z włókna węglowego, konstrukcja z aluminium lotniczego i stali ocynkowanej. Stalowa wieża podnoszona za pomocą podwójnych ram hydraulicznych. Fundament betonowy lub stalowy w zależności od warunków lokalnych. Czujniki, prędkość wiatru, obroty, temperatura uzwojenia, poziom wibracji. Automatyczny start-stop z bezpieczną pracą zapewnioną przez elektromagnetycznie odłączany hamulec tarczowy. A po odbiór wyróżnienia zapraszam prezesa AxoWind, pana Piotra Olka, przepraszam. Zapraszam. Gratulacje, dziękujemy. Zobaczmy kolejne wyróżnienie. Wyróżnienie za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych Veolia Północ. Głównym obszarem działalności Veolia Północ jest produkcja i dystrybucja ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania ciepłej wody. Używane są bardzo wysokie poziomy sprawności wytwarzania energii, co pozwala na dostarczanie ciepła do odbiorców po konkurencyjnych cenach. Od początku działalności ciepłowni Veolia duży nacisk kładziony jest na zminimalizowanie wpływu na środowisko, począwszy od nowoczesnych i wydajnych filtrów spalin po działania mające na celu zmniejszenie do zera emisji gazów cieplarnianych. Strategia Veoli zakłada dekarbonizację aktywów do 2030 roku i osiągnięcie neutralności do 2050. W ciepłowni Veolia w Lidzbarku Warmińskim w maju 2024 roku otwarto pierwszą w Polsce ciepłownię przyszłości. Jest to ciepłownia całkowicie zeroemisyjna. Po odbiór wyróżnienia zapraszam Daniela Domeleckiego, dyrektora do spraw technicznych Veolia Północ. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, w kolejnej kategorii za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki Kapituła Zielonego Feniksa przyznała nagrody i wyróżnienia. Zobaczmy. Statuetka za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki dla SES Hydrogen Energy spółka z o.o. SES Hydrogen Energy to polska spółka technologiczna, która koncentruje się na rozwoju technologii wodorowych. Dostrzegając rosnące zapotrzebowanie na alternatywne rozwiązania oraz potencjał wykorzystania zeroemisyjnego wodoru we wszystkich sektorach gospodarki, spółka rozwija autorskie technologie elektrolizerów alkalicznego i anionowymiennego oraz bezemisyjnego kotła wodorowo-tlenowego. Spółka poprzez oferowane usługi oraz aktywne uczestnictwo w inicjatywach branżowych wspiera przedsiębiorców i samorządowców w przygotowaniu się oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu dekarbonizacji. Ponadto spółka jest w trakcie realizacji inwestycji pierwszego osiedla mieszkaniowego zasilanego wodorem zlokalizowanego w Śremie, który jest pionierskim i nowatorskim projektem w skali kraju. Niestety pan Mateusz Sołtysiak dzisiaj nagrody nie odbierze, ale życzę mu dużo zdrowia. Na pewno ta nagroda do niego dotrze. Sprawdźmy, kto jeszcze otrzyma statuetkę za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki.
Statuetka za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki dla profesor Czesławy Rosik-Dulewskiej, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk. Profesor Czesława Rosik-Dulewska jest ekspertem w dziedzinie gospodarki odpadami, gospodarki obiegu zamkniętego oraz energetyki odnawialnej. Jest autorką i współautorką wielu publikacji w renomowanych czasopismach naukowych. Praca habilitacyjna, wpływ podgrzewania gleby na zmianę jej właściwości oraz na plonowanie warzyw uprawianych w tunelach foliowych dotyczyła praktycznego wykorzystania ciepła odpadowego. W monografii Podstawy gospodarki odpadami profesor Czesława Rosik-Dulewska porusza oprócz problemów wytwarzania paliw z odpadów także optymalizację zużycia energii. W duchu sentencji najlepsza jest ta energia, która nie została wytworzona. Osiągnięcia pani profesor wykraczają poza ramy publikacji naukowych. Współpracuje z różnymi instytucjami badawczymi i organizacjami, co skutkuje wdrożeniami wyników jej badań w gospodarce. A po odbiór nagrody zapraszam na scenę panią profesor Czesławę Rosik-Dulewską. Na szczęście jest z nami. Chciałam serdecznie podziękować kapitule za dostrzeżenie mojej skromnej osoby, bo my zawsze w nauce jesteśmy, staramy się bardzo, a nie zawsze jesteśmy widziani. Natomiast to wszystko, co przekłada się na praktykę, na wdrożenia, jest naszym największym świadectwem potrzeby istnienia w tych czasach i nie tylko w tych czasach, jak dzisiaj powiedział pan profesor Kiciński. Po prostu jesteśmy potrzebni i postaramy się, żeby było coraz lepiej. Jeszcze raz dziękuję Wysokiej Kapitule, dziękuję Państwu dzisiaj za wysłuchanie. Dziękujemy serdecznie, zapraszamy. A już teraz czas na kolejną statuetkę. Zobaczmy, w czyje ręce powędruje. Statuetka za osiągnięcie naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki dla doktor habilitowanej Iwony Jelonek, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Jednym z ostatnich największych osiągnięć profesor Iwony Jelonek jest wieloaspektowe rozwiązanie w postaci interaktywnej mapy Śląska, które przyczyni się do realizacji głównego celu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, to jest łagodzenia skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu. Inicjatywa wspiera cele Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030. Interaktywna mapa obrazująca dziedzictwo Śląska od karbonu do antropocenu została opracowana na podstawie wieloletnich badań profesor Jelonek oraz treści zbieranych przez uczestników projektu. Przyczyni się do zwiększenia poziomu aktywności społeczności uczestniczących w procesie sprawiedliwej i cyfrowej transformacji poprzez świadome zarządzanie surowcami energetycznymi, jakie kiedykolwiek człowiek otrzymał w darze od naszej Matki Ziemi. Pani profesor Iwona Jelonek, zapraszam na scenę. Dziękuję. Znaleźć się w tak wybitnym gronie.
rok temu, kiedy opowiadałam Państwu o tej czarnej materii sprzed 345 milionów lat, która jest pod stopami na Górnym Śląsku, praktycznie do kilku kilometrów w głąb. Ileż mówiłam dzisiaj, trzeba mieć odwagi, żeby tam było zejść, czyli człowiek, homo sapiens sapiens. Niemniej jednak edukacja w transformacji odegra kluczową rolę. Jestem tego przekonana, ponieważ powinniśmy temu młodemu pokoleniu przekazać jedno. Nie niszczyć w transformacji to, co zostało już wybudowane i kosztowało nas tyle życia, tyle śladu węglowego, lecz nauczyć to młode pokolenie, aby korzystali z wiedzy, z doświadczenia i z tej infrastruktury, która po tym przemyśle została. Jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy. I czas na kolejną statuetkę za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki. Statuetka za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki dla dr habilitowanej Antoniny Kaliniczenko, profesor Uniwersytetu Opolskiego. Doktor habilitowany Antonina Kaliniczenko jest wybitnym naukowcem o znaczącym dorobku w dziedzinie ekoenergetyki. Jej prace naukowe i prowadzone badania są kluczowe w rozwijaniu technologii odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego zarządzania zasobami środowiskowymi. Profesor Kaliniczenko specjalizuje się w problematyce wykorzystania biomasy do celów energetycznych, wdrażania technologii proekologicznych oraz produkcji biopaliw. Jej badania naukowe znajdują praktyczne zastosowanie, głównie w rolnictwie. Mają wpływ na rozwój obszarów wiejskich oraz przyczyniają się do zwiększenia samowystarczalności energetycznej gospodarstw rolnych. Profesor Kaliniczenko współpracuje z różnymi instytucjami badawczymi i organizacjami, co skutkuje wdrożeniami wyników jej badań w życie. Zapraszam na scenę panią profesor Antoninę Kaliniczenko po odbiór nagrody. Dziękujemy. Szanowni Państwo, zobaczmy, kto zostanie właścicielem kolejnej statuetki. Statuetka za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki dla doktora habilitowanego inżyniera Artura Beigera, profesora Politechniki Morskiej. Doktor habilitowany inżynier Artur Beiger na początku pracy najpierw w Wyższej Szkole Morskiej, przemianowanej następnie w Akademię, a obecnie w Politechnikę Morską, zajmował się technicznym aspektem związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. Jest zwolennikiem i wizjonerem energetyki wiatrowej. Zarówno morska, jak i lądowa energetyka wiatrowa od zawsze była w kręgu jego zainteresowań naukowych. Jest autorem szeregu prac związanych z jej rozwojem. Zaproponował między innymi metodę wykorzystującą zastosowanie fal sprężystych do diagnozowania niewidocznych pęknięć wewnątrz strukturalnych w łopatach turbin. Aktualnie przygotowuje zgłoszenie patentowe dotyczące wykrywania wczesnych stanów uszkodzeń zachodzących w przekładniach stosowanych w turbinach wiatrowych. A w imieniu rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie, profesora Artura Beigera, nagrodę odbierze pani Marzena Piasecka. Zapraszam panią Marzenę. Niestety nie mógł tutaj dzisiaj być ze względu na obowiązki służbowe.
Także dziękuję bardzo kapitule w imieniu pana profesora. Dziękujemy, oczywiście gratulujemy. Czas na przyznanie wyróżnienia za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki. Sprawdźmy, kogo nagrodziła kapituła Zielonego Feniksa. Wyróżnienie za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki dla Homestar spółka ZOO Thermatec. Homestar spółka ZOO Thermatec dąży do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie technologii grzewczych, które odpowiadają na współczesne potrzeby ekologiczne i energetyczne. Między innymi pompy ciepła oparte na czynniku chłodniczym R290 są przykładem zaawansowanej technologii, która nie tylko dostarcza wydajnego ogrzewania i chłodzenia, ale również znacząco redukuje emisję dwutlenku węgla, przyczyniając się do ochrony środowiska. Oferta spółki obejmuje zarówno rozwiązania dla domów, jak i dla zastosowań komercyjnych, co czyni ją liderem w branży. I co ważne, Thermatec jest synonimem nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań grzewczych. A po odbiór wyróżnienia zapraszam prezesa firmy pana Tomasza Cybulaka. Zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki. Poznajmy pierwszego laureata. Statuetka za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki dla Fundacji EKON. Misją Fundacji EKON jest kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie prawidłowej segregacji odpadów, w szczególności prowadzenie edukacji dotyczącej właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Fundacja wykazuje się aktywnością na rzecz edukacji ekologicznej, organizując festyny, szkolenia, pikniki oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży, koncentrując się na tematach związanych z segregacją odpadów. Corocznie organizuje międzynarodowe wydarzenie Eko 5.0, promuje zasady zrównoważonego rozwoju. Fundacja nagradza firmy i osoby, których działania pozytywnie wpływają na środowisko naturalne poprzez przyznanie tytułu Zasłużony na rzecz ochrony środowiska i medali Eko 5.0. A po odbiór nagrody zapraszam na scenę przewodniczącego Rady Fundacji EKON, pana Michała Gawrońskiego. Wszystkim. Ja niestety nie było mi dane dzisiaj zrobić prezentacji, ponieważ mieliśmy pewną tragiczną sytuację w firmie i naszej organizacji, ale chciałem powiedzieć, że my jako fundacja działamy w dwóch aspektach. W pierwszym aspekcie, w aspekcie związanym z gospodarką biegu zamkniętym, z filozofią solidarności międzypokoleniowej, to znaczy robimy wszystko, żeby jak najwięcej odzyskać tych surowców z odpadów, a z drugiej strony wspieramy rozwój krajowego miksu energetycznego, przekazując odpady, a w szczególności odpady niebezpieczne, do odzysku energetycznego. I w ciągu ostatnich 10 lat mogę powiedzieć, że odzyskaliśmy ponad kilkadziesiąt tysięcy ton odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i dziękujemy wszystkim gminom, wszystkim włodarzom miast i województw za to, że pomogli nam w tej kampanii. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. A my zobaczmy kolejnego nagrodzonego.
statuetkę za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki dla Respect Energy S.A. Firma Respect Energy od 2013 roku działa na rynku energetycznym jako spółka obrotu dostarczająca wyłącznie zieloną energię do biznesu i sektora publicznego. Tylko w zeszłym roku dzięki energii zeroemisyjnej dostarczonej do klientów uniknęliśmy emisji CO2 o prawie 1 mld kg, dostarczając ponad 1 265 000 MWh energii dla ponad 4 500 odbiorców. Firma prowadzi szereg działań edukujących rynek w zakresie zielonej energii, m.in. podczas licznych konferencji, takich jak PreCOP czy Europejski Kongres Gospodarczy. Wspiera rozwój nowych źródeł OZE, odkupując energię od jednostek wytwórczych. Misją Respect Energy jest dostarczanie firmom różnych sektorów czystej, bezpiecznej energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł w celu wspierania ich niezależności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju. A nagrodę odbierze pełnomocnik firmy Respect Energy, pani Katarzyna Zych. Zapraszam. Gratulacje, dziękujemy. Sprawdźmy, kto jest kolejnym laureatem statuetki Zielonego Feniksa. Statuetka za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki dla Stowarzyszenia Klaster Metalika. Stowarzyszenie Klaster Metalika dla przemysłu pod względem zasobów i umiejętności firm stowarzyszonych w inicjatywie pozwala na kompleksową realizację specjalistycznych zamówień z branży metalowej. Posiadane przez klaster zasoby charakteryzują się wysoką innowacyjnością technologiczną, która wpływa na użyteczność oferowanych produktów i usług. Misją klastra Metalika dla przemysłu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, a także rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w ramach powiązania kooperacyjnego z instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej, również z organizacjami badawczymi i branżowymi. A po odbiór nagrody zapraszam pana Sławomira Zielonkę. Dziękujemy. Czas na nagrodę za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki w kategorii osoba. Zobaczmy. Statuetka za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki dla Aleksandry Drescher. Aleksandra Drescher jest absolwentką Uniwersytetu Opolskiego w Opolu na kierunku ochrona środowiska. W ciągu ostatnich 25 lat jej praca zawodowa była skierowana na troskę o środowisko. Kierując Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, motywuje otaczający ją zespół do podejmowania aktywnych działań i inicjatyw na rzecz czystego powietrza, wód oraz propagowania wiedzy i działań na rzecz ochrony środowiska. W dobie zmian klimatycznych oraz kryzysu energetycznego dokonała zmian w zasadach finansowania, kładąc duży nacisk na dofinansowanie instalacji OZE wraz z magazynami energii, celem zapewniania niezależności energetycznej jednostkom samorządowym województwa opolskiego.
Aleksandra Drescher swoją pasją i zaangażowaniem w pracę i troską o ochronę środowiska ma ogromny wpływ na uzyskiwane efekty w województwie opolskim. A nagrodę w imieniu pani Aleksandry Drescher odbierze pan Paweł Klimczak. Zapraszam. Ale tym niemniej mam tą wyjątkową przyjemność odebrać za nią tą nagrodę, gdyż jestem codziennym świadkiem jej takiej nieraz cichej, tytanicznej, mrówczej pracy naprawdę dla dobra funduszu i województwa opolskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, w kolejnej kategorii nagroda, kapituła Nagrody Zielonego Feniksa przyznała nagrody i wyróżnienia za zasługi samorządu w transformacji energetycznej. Zobaczmy komu. Nagroda za zasługi samorządu w transformacji energetycznej. Statuetka za zasługi samorządu w transformacji energetycznej dla gminy miejskiej Lidzbark-Warmiński. Miasto Lidzbark-Warmiński realizuje szereg inicjatyw, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego oraz promowanie zrównoważonego rozwoju. Najważniejsze działania to między innymi inwestycje w zieloną infrastrukturę, rozwój odnawialnych źródeł energii, rozwój transportu niskoemisyjnego przez wprowadzenie floty elektrycznych autobusów. Dzięki skutecznej współpracy między samorządem a partnerem prywatnym w Lidzbarku Warmińskim firma Veolia uruchomiła pierwszą w Polsce ciepłownię przyszłości. Działania podejmowane przez Lidzbark Warmiński przyniosły znaczące korzyści dla środowiska oraz jakości życia mieszkańców. Inicjatywy podejmowane przez miasto nie tylko przynoszą korzyści ekologiczne, ale również stanowią inspirację dla innych samorządów w Polsce. A po odbiór nagrody zapraszam na scenę burmistrza Lidzbarka Warmińskiego, pana Jacka Wiśniewskiego. Przyjechaliśmy z województwa warmińsko-mazurskiego. Przyjechaliśmy razem z dyrektorem Veolii Północ i to, co dzisiaj mogliśmy pokazać, to też element współpracy pomiędzy samorządem a biznesem. Ta dobra współpraca charakteryzuje się tym, że mamy efekty. Efekty pracy na rzecz środowiska, na rzecz transformacji energetycznej. I to, co jest bardzo istotne i w przyszłości myślę, że będzie kreowało rozwój gospodarczy każdego regionu, to są trzy elementy, trzy fundamenty, które są realizowane też w mieście Lidzbark Warmiński, ale i też w naszym regionie. To jest energia, to jest woda i społeczeństwo. Są trzy elementy, które będą rozwijały na pewno siłę gospodarczą naszych krajów, naszego świata. Życzę, abyśmy żyli zawsze w zielonej transformacji, ale z drugiej strony w zielonej myśli, która niesie do nas tylko dobrą, ale to dobrą energię. Wszystkiego najlepszego i gratuluję wszystkim, którzy dzisiaj otrzymali tą statuetkę, a całej kapitule bardzo, ale to bardzo dziękuję, bo to jest ważne dla naszego regionu. Wszystkiego dobrego. Gratulacje. Już za chwilkę poznamy laureata Nagrody za zasługi samorządu w transformacji energetycznej w kategorii osoba. Statuetka za zasługi samorządu w transformacji energetycznej dla Zbigniewa Hrabkiewicza.
Zbigniew Krakiewicz jest prezesem wspólnoty mieszkaniowej Śląska 12. Z jego inicjatywy zainwestowano w instalację fotowoltaiczną i gruntowe pompy ciepła. Efekt to zmniejszenie opłat za ogrzewanie mieszkań o 60%. Zastosowano kompensator mocy biernej w instalacji hybrydowej. Kompensacja mocy biernej to dobre działanie dla optymalizacji kosztów energii elektrycznej. Została wprowadzona technologia impulsowego uzdatniania wody. Kolejnym działaniem jest budowa systemu instalacji ciepłej wody w oparciu o wykorzystanie technologii OZE, pomp ciepła oraz próżniowych kolektorów słonecznych. Budowa balkonów przystawnych jako konstrukcja wsparcia dla instalacji fotowoltaicznej. Aktywność społeczna spółdzielni wykracza daleko poza jej działania statutowe. Spółdzielcy przywiązują szczególną uwagę do budowania ekoświadomości wśród mieszkańców oraz młodzieży i dzieci. Nagrodę ubierze pan Zbigniew Hrabkiewicz, prezes Wspólnoty Śląska 12. Zapraszam. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, wzruszyłem się bardzo, ale chciałbym podziękować kapitule za przyznanie tej nagrody oraz Państwu, którzy mi kibicowaliście nie tylko dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A w tej kategorii przyznane zostało także wyróżnienie za zasługi samorządu w transformacji energetycznej. Zobaczmy. Wyróżnienie za zasługi samorządu w transformacji energetycznej dla gminy Chmielnik. Gmina Chmielnik jest przykładem pozytywnych działań w zakresie skutecznej edukacji segregowania odpadów. Przykładem jest także podejmowanie działań sprzyjających poprawie jakości powietrza poprzez realizację planu gospodarki niskoemisyjnej, wsparcie efektywności energetycznej. Mieszkańcy gminy poprzez pomoc samorządu osiągnęli duży efekt w ramach programu Czyste Powietrze. Zrealizowali ponad 350 projektów i otrzymali 9 400 000 zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Chmielnik podejmuje wiele działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej obiektów gminnych, między innymi docieplanie budynków, wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznych i wiele innych. Gmina wiele uwagi poświęca edukacji ekologicznej. A po odbiór wyróżnienia zapraszam na scenę burmistrza miasta gminy Chmielnik, pana Pawła Wójcika. Osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekomotoryzacji. Zobaczmy. Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekomotoryzacji. Statuetkę za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekomotoryzacji dla firmy Innovation AG S.A. za stworzenie nowej kategorii pojazdów. Pierwotny fasiąg był tradycyjnym środkiem transportu, najczęściej zaprzężonym w konie, który służył do przewozu osób i towarów w trudnych terenach górskich. Był nieodłącznym elementem krajobrazu kojarzonym z powolnymi, ale niezawodnymi podróżami po malowniczych trasach. Jego historia wiąże się z tradycją, naturą i spokojnym tempem życia. E-fasiąg to pojazd wolnobieżny o napędzie elektrycznym, który porusza się w cichy i ekologiczny sposób, idealnie nadając się do przewozu turystów w parkach, rezerwatach czy centrach miast.
Dzięki niskiej prędkości e-Fasiąg zapewnia komfortową i bezpieczną podróż, umożliwiając pasażerom podziwianie otaczających krajobrazów bez pośpiechu i w pełnym relaksie. A nagrodę odbierze przedstawiciel spółki Innovation AG S.A. pan Tomasz Drzał. Zapraszam na scenę. Szanowni Państwo, dziękuję uprzejmie kapitule, natomiast ta nagroda też przede wszystkim należy się Albertowi Gruszczukowi, prezesowi Innovation AG S.A. i też prezesowi Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE. Także w swoim imieniu i również w jego imieniu serdecznie Państwu dziękuję. Dziękujemy. I przyszedł czas na nagrody specjalne. To nagrodę za całokształt osiągnięć w rozwoju ekoenergetyki. Zobaczmy. Statuetka. Nagroda specjalna za całokształt osiągnięć w rozwoju ekoenergetyki dla Marzeny Budnik-Ruć. Marzena Budnik-Ruć to inicjator współdziałania przy realizacji pomysłów służących wszechstronnemu promowaniu rozwoju ekoenergetyki, w tym ekoenergetyki w województwie zachodniopomorskim. W roku 2011 wdrożyła program wspólnych zakupów energii elektrycznej dla wszystkich jednostek województwa, co w latach 2011-2023 przyniosło oszczędności przekraczające 81 milionów złotych. Współpracuje z licznymi podmiotami energetycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa oraz z uczelniami i stowarzyszeniami. Marzena Budnik-Ruć brała i bierze czynny udział w gremiach i zespołach. Była ekspertem w dziedzinie ochrony środowiska w Komitecie Monitorującym Programu Współpracy Terytorialnej Krajów Mecklenburgia, Pomorze Zachodnie, Brandenburgia, Województwo Zachodniopomorskie. A zatem szczególne zasługi dla rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Zapraszamy na scenę panią Marzenę Budnik-Ruć. Za dostrzeżenie mojej pracy i przyznanie tak prestiżowego wyróżnienia. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i powód do dumy, a także do zachęta do dalszej pracy. Oczywiście nie byłoby mnie tutaj dzisiaj, gdybym na swojej drodze nie spotkała wspierających, zaangażowanych ludzi. Dlatego z tego miejsca serdecznie dziękuję zarządowi województwa zachodniopomorskiego za zaufanie i podziękowania kieruję do obecnego dzisiaj członka zarządu województwa zachodniopomorskiego pana Tomasza Jaroszewicza, Bogdana Jaroszewicza, przepraszam najmocniej. Dziękuję również panu Mariuszowi Sikorze, mojemu dyrektorowi, dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych za wsparcie i motywowanie do ciężkiej pracy. I last but not least, dziękuję wszystkim moim współpracownikom za zaangażowanie w realizację ciekawych ekoenergetycznych projektów. Dziękuję i dziękuję wszystkim bardzo. Jeszcze raz przepraszam panu marszałka. I czas na kolejną nagrodę specjalną. Dziękuję.
Statuetka. Nagroda specjalna za całokształt osiągnięć w rozwoju ekoenergetyki dla docenta inżyniera Jiřího Cięciały. Docent inżynier Jiří Cięciała jest absolwentem Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie. Ukończył studia w Wyższej Szkole Górniczej w Ostrawie w 1974 roku. W 1984 uzyskał stopień kandydata nauk. Został nauczycielem akademickim na macierzystej uczelni. Przez ponad 30 lat zawodowo związany z Hutą Trzyniecką doszedł do stanowiska dyrektora generalnego tego przedsiębiorstwa, które zajmował w latach 1997-2011. Stojąc na czele Huty Trzynieckiej, stawiał na rozwiązania ekologiczne produkcji, starając się dbać o lokalne środowisko naturalne. Zaangażowany w działalność polonijną, został członkiem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej i prezesem zarządu Czesko-Polskiej Izby Handlowej. A zatem widzimy też, co dzieje się u naszych sąsiadów. Pan Jiří Cięciała to szczególna postać pogranicza Polski i Czech. Nie mógł być dzisiaj z nami, ale zapraszam na scenę doktora Romana Śmietańskiego, dyrektora Biura Konsulatu Honorowego Republiki Czeskiej, który odbierze nagrodę. Jarosław Kumięga, audytor energetyczny, ekspert w zakresie planowania energetycznego, szeroko rozumianej gospodarki energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej, projektów proekologicznych i termomodernizacyjnych. Ostatnie lata kariery zawodowej ściśle związane z samorządem województwa pomorskiego. W ramach działalności samorządowej m.in. uczestniczył z wiodącą rolą w pracach wielu zespołów tworzących opracowania związane z energetyką w województwie pomorskim. Zainicjował i przeprowadził pierwszą procedurę zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i jego jednostek organizacyjnych. Jego działania w ramach tego procesu, a także podobnego procesu dotyczącego zakupu gazu ziemnego, pozwoliły zaoszczędzić w budżecie województwa pomorskiego już ponad 160 milionów złotych. No tak, to wartość bezcenna mieć takiego człowieka w swoim otoczeniu, bo za jego wkład w energetykę, jego czyli Ślązaka, cenią w województwie pomorskim. Panie Jarosławie, zapraszam na scenę. Bardzo dziękuję. Jestem tym bardziej dumny z tego, że otrzymuję tutaj nagrodę tutaj na Śląsku, bo wprawdzie jestem odpowiedzialny już od prawie 15 lat za transformację energetyczną w województwie pomorskim. Niemniej takiej praktycznej energetyki uczyłem się przez wiele, wiele lat, rzeczywiście pracując i będąc na Śląsku. Także Śląsk mnie nauczył. Staramy się zmieniać Pomorze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Szanowni Państwo, poznajmy kolejnego laureata Nagrody Specjalnej.
Kwiatka. Nagroda specjalna za całokształt osiągnięć w rozwoju ekoenergetyki dla Mariusza Świądera. Mariusz Świąder, główny specjalista Departamentu Promocji Gospodarki i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Mariusz Świąder to przede wszystkim kreowanie działań ekoinnowacyjnych, zarówno wśród samorządów, jak i przedsiębiorców. Jego rola to organizowanie corocznych regionalnych forów energetycznych, wyjazdów na targi i misje gospodarcze dla małych i średnich firm, organizowanie konferencji i warsztatów. Wspólne wydanie z FEWE poradnika dla gmin dotyczącego planowania energetycznego. Działa także jako wiceprezes w Śląsko-Małopolskiej Dolinie Wodorowej. Prowadzi także aktywną działalność w Regionalnej Radzie do Spraw Energii oraz Komisji do Spraw Lokalnej Polityki Energetycznej, działających przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów w Katowicach. Siła promocji, Szanowni Państwo, pan Mariusz to podobno chodzące zaprzeczenie twierdzenia nie mogę. Statuetkę Zielonego Feniksa odbierze pan Mariusz Świąder. Chciałem tylko dokładnie 27 zdań, tyle z prezentacji było dzisiaj, więc Państwo głodni są, więc zrozumiem wszystko. Oczywiście dziękując Szanownej Kapitule za to szczególnie wyróżnienie. Chciałem Państwa zaprosić też na Śląsk, ten Górny Śląsk, na nasze regionalne forum energetyczne do Wisły za 2 tygodnie w hotelu Stok w malowniczym miejscu pod Beskidzie naszego śląskiego, gdzie podobne tematy będziemy poruszać, czyli mamy odejść od paliw kopalnych, od węgla, od gazu i co w zamian. I to będziemy w ciągu tych 2 dni starali się zgłębić. Na to oczywiście zapraszamy Państwa. Dziękujemy. Szanowni Państwo, zobaczmy, do kogo powędruje kolejna, ostatnia dzisiejszego wieczoru nagroda super specjalna. Nagroda specjalna za całokształt osiągnięć w rozwoju ekoenergetyki dla Politechniki Opolskiej. Politechnika Opolska to instytucja, która od lat kształci inżynierów, naukowców i specjalistów różnych dziedzin. Jest to miejsce, gdzie pasja spotyka się z wiedzą, a teoria przeplata z praktyką. Politechnika Opolska i Fundacja na rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks to 2 instytucje, które łączy wspólna pasja do zrównoważonego rozwoju i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie energetyki. Współpraca jest przykładem owocnej synergii nauki i praktyki, która przynosi korzyści zarówno środowisku, jak i społeczeństwu. Wspólne działanie na rzecz odnawialnych źródeł energii i działań na rzecz ochrony środowiska mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej oraz wspieranie rozwoju zielonych technologii. Politechnika Opolska od 10 lat jest patronem Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki. Tak jest, to 10 lat temu Politechnika Opolska otworzyła szeroko swoje podwoje dla gości Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki. Nagrodę super specjalną odbierze jego magnificencja rektor Politechniki Opolskiej, profesor Marcin Norenc. Zapraszam na scenę. Serdecznie dziękuję Kapitule za to wyróżnienie. Rzeczywiście Politechnika Opolska
bardzo dużo inwestuje w to, aby być eko, budując nie tylko laboratoria, które nawet było widoczne przed chwilą, bo to jest nasze świeże, młode dziecko, ale też inwestując właśnie w infrastrukturę, w tej, w której przebywamy i pracujemy, uczymy się i pracujemy naukowo. Także bardzo serdecznie dziękuję Państwu, Kapitule, za to wyróżnienie. Dziękuję. Dziękujemy. Serdecznie dziękuję Panom, którzy tak dzielnie wręczali dzisiaj nagrody, wyróżnienia, statuetki, a zapraszam Pana Jacka Kowalskiego, prezesa Fundacji na rzecz rozwoju ekoenergetyki. Panie Jacku, bardzo proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, chciałem bardzo gorąco podziękować wszystkim tym, którzy pomogli przy tym przedsięwzięciu. Lista byłaby bardzo długa i długo byśmy musieli akurat opowiadać, kto w tym wydarzeniu miał najwięcej zasług. Natomiast to nie organizatorzy są najważniejsi tutaj, akurat tylko wy, laureaci. I nie będę wsił się na oryginalność. Przeczytam Państwu list od członka Kapituły Zielonego Feniksa, doktora inżyniera Zbigniewa Zapałowicza, który 13 listopada wystosował takie słowa. Szanowni Państwo, laureaci Nagrody Zielonego Feniksa. W XXI wieku rozwój energetyki jest i będzie bardzo dynamiczny, a transformacja technologii energetycznych w kierunku wykorzystywania odnawialnych, czystych źródeł energii bardzo intensywna. Państwa dorobek w badaniach, wykorzystaniu, eksploatacji oraz edukacji tych nowych rozwiązań związanych z zieloną energią jest bardzo istotny. Chciałbym Państwu serdecznie pogratulować zdobycia nagrody lub wyróżnienia w konkursie Zielonego Feniksa w każdej z ocenianych kategorii. Ja również się do tych życzeń dołączam. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, a na zakończenie dzisiejszej gali zapowiadany przeze mnie muzyczny powrót. Te trzy niezwykle utalentowane instrumentalistki, które mieliście już Państwo okazję dziś podziwiać, spotkały się na planie programu, dobrze Państwu myślę, znanego Jaka to Melodia. Tam też powstał pomysł, by połączyć ich talenty i osobowości w taki niezwykły, gorący wulkan muzycznej energii. Mam nadzieję, że Państwo za chwilę będą jego świadkami. Cosmic Sound, już za moment dla Państwa.
Życzę smacznego i pięknego wieczoru. Dziękujemy.